Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus. Co światło daje? Miłość duchową, szczęście i życie. Lecz aby to otrzymać, trzeba swoje życie ciągle w prawach Bożych utrzymać i współbrzmieć w nich cały czas. Kto tego dotrzymuje, w naturalny sposób wszystko dobre wspiera i uszlachetnia całym swoim życiem. Jego czyny są przykładem dla dążących z wyżej duchowo. I tak czyniąc, życie staje się dziękczynnym wysyłaniem uczuć w słowach do Pana za akt istnienia w tym stworzeniu. Służąc Panu, cały czas ludzki duch żyje duchowo, według trzech Bożych prawa zawartych w Krzyżu Prawdy i siedmiu praw Pana, które zna i przestrzega. Takim postępowaniem utrzymuje duchowy wysoki ruch. Wszystko dobrze brzmi. To jak krew, która dobrze nasycona w składniki zasila i ożywia całe ziemskie ciało, zabierając to, co zużyto w wyniku przemiany. Wystarczy współbrzmieć, a wszystko w rytm Bożych praw dzieje się. I dobro dzieje się. To wszystko mieszał się rozum, produkt mózgu, zmieniając doskonały rytm, który nadawało serce, miłość duchowa. Swoim nadmiernym myśleniem, czynami i słowami zachwiał dobrze działającym układem i rozpadać zaczął się w cierpieniu, bólach i chorobach, bo sam swoim chceniem zmienił się w tym przypadku na gorsze. A ponieważ obecny stan jest wynikiem jego całego bytu, a tylko tego ziemskiego pobytu nie, to jego mózg związany z czasem i przestrzenią bez pojmowania tego jest i poprzez jawną ograniczoność odrzuca to. Tu rozwiązanie płynie z ducha, który wszystkie przeżyte doświadczenia żywo w sobie zna i doskonale ziemskim ciałem porusza, gdy harmonia między duchem a ciałem jest. Duch porusza ciałem. Ciało bez poruszania ducha. Ciało bez ducha martwe jest. To tak, jak z ziemskiego ciała wypuścić całą krew. Duch przemawia przez uczucia i one inspirację do wszystkiego dają, do życia duchowego, omijając tak wszelkie rafy zła. Gdy ziemska ludzkość w swoim zaślepieniu gęsto materialnym zaczęła tylko rozumowo wysilać się, oddzieliła się od światła, od życia, od Pana, gdyż uczucia, głosu siebie ducha prawdziwego człowieka przestała słuchać i nim kierować się. Nadmiernie rozwinięty mózg, produkujący rozum, jednostronnie bez ducha, bez uczuć, doprowadził do upadku poprzednie cywilizacje ziemskie. Teraz obecna cywilizacja znów zaczyna zanikać, gdyż odcięła się od duchowego życia. Ograniczoność na własne życzenie każdy ziemianin rozwinął i teraz gubi się. Ale wasz mózg szuka przyczyn tego znów tylko jednostronnie w ziemi, gdzie pomimo tego, że w niej porusza się, to zgubił drogę w labiryncie niskich własnych myśli. I tak próbuje wszystko zrozumieć, tylko zrozumieć, zamykając się w pułapce czasu i przestrzeni, czyli w gęstej materii. Duch wyzwolony z gęstej materii dalej może poznać życie duchowe, ale tego ziemskie narzędzie nigdy pojmie i nikt oprócz was samych od tego uwolni się, gdyż wy sami to zrobiliście sobie. A Lucyfer, znając wasze słabe strony, w tym kierunku was inspirował, popchnął, a wy daliście sprzedać sobie bubel. I teraz macie konsekwencje własnych wyborów. I za każdym razem, gdy jesteście na tej ziemi, znów dajecie się spętać z własnego wyboru. Wasze dziedzictwo, wasza kultura do tego zmierza cały czas. Choć za sztukę płacicie najwyższą cenę, bez zauważenia jesteście, że dzieła stworzone z ducha mało wystarczą.
Siebie ducha należy na ziemi postawić na należne miejsce. To duch daje ciału życie, inaczej to złe życie, które prowadzi was do duchowego zatracenia. Powinniście to wszystko pojąć. Objawienia woli Bożej i Wielka Księga Objawień, zasady życia potrzebnego prawdziwym ludzkim duchom opisują i wystarczy badać i sprawdzać, czy tak jest. Z radością wybierać dobre i właściwe życie. Gdy roślinę odetnie się od światła, ona zmieni się. A gdy ducha oderwiecie od ciała, bez istnienia jesteście w gęstej materii. Wy na ziemi wegetujecie bez świadomości siebie ducha, jak chorzy psychicznie pozbawieni siebie ducha. Więc zmieniajcie się, aby ziemskiego czasu wam jeszcze wystarczyło. Wiosło macie w słowie, łódką jest wasze ciało. To płyńcie na poziom duchowo-istotny, który na drugim brzegu ogrzeje każdego, kto zmarł pod wpływem życia złego, pozbawionego duchowego ruchu. Wiosłujcie z całych sił. Drugiego razu już brak będzie.